Witam serdecznie. W aktualizacji z listopada 2023 roku w programie CGO dodano nowe narzędzie pozwalające na przeprowadzenie analizy dokładności położenia punktów granicznych działki. Konieczność przeprowadzenia takiej analizy wynika ze standardów geodezyjnych z 2020 roku, gdzie w rozdziale 6 pod tytułem Mapa do celów projektowych w paragrafie 31 jest mowa o tym, że jeśli nasza inwestycja będzie zlokalizowana w odległości mniejszej lub równej 4 metry w przypadku budynków albo mniejszej lub równej 3 metry w przypadku innych inwestycji budowlanych od granicy działki, to wówczas dla takiego odcinka granicy należy przeprowadzić analizę dokładnościową punktów granicznych tworzących właśnie ten odcinek granicy. Jak zatem w programie CGO można przeprowadzić taką analizę? Na mapie mam naniesiony kolorem fioletowym przebieg mojej inwestycji. Jest to w tym przypadku inwestycja liniowa. Zacznę od tego, żeby wyznaczyć ten zakres, w obrębie którego będę analizował odcinki graniczne. Posłużę się w tym celu buforem. Wybieram przebieg mojej inwestycji i funkcja bufor wyznaczam w tym przypadku, ponieważ nie jest to inwestycja, nie jest to budynek, tylko jakieś inne zamierzenie budowlane, więc zgodnie ze standardami wystarczy zakres 3-metrowy. Zapisuję bufor. Mam już utworzony obszar, w zakresie którego będę analizował odcinki graniczne. To znaczy wszystkie te odcinki granic, które zostały przecięte przez mój bufor, będą analizowane. Ich punkty graniczne będą analizowane. Wystarczy teraz zaznaczyć bufor i pod prawą klawiszem myszy wywołać funkcję obiekty, a następnie utwórz warstwę analiza granic. Warstwa została utworzona. Wywołując legendę i odświeżając, widzę, że dodana została nowa warstwa o nazwie analiza granic. Na tej warstwie znajdują się te odcinki graniczne, które były przez program analizowane, to znaczy te, które były w zasięgu mojego buforu. Może wyłączę widoczność warstwy analiza granic, a następnie poprzez odwrotność zostawię tylko i wyłącznie te elementy, które się na tej warstwie analiza granic znajdują. Włączę jeszcze mój bufor. Otwierając bazę danych dla warstwy analiza granic, widzę poszczególne odcinki graniczne, które były przez program analizowane i atrybuty punktów granicznych tworzące te odcinki graniczne. Jest identyfikator pierwszego punktu i identyfikator drugiego punktu granicznego i atrybuty ISD, a więc informacje o spełnieniu warunku dokładnościowego przez punkt graniczny, atrybut SPD, czyli sposób pozyskania danych o punkcie granicznym i atrybut STB, sposób stabilizacji danego punktu granicznego. Jeśli jeden przynajmniej z tych punktów granicznych tworzący dany odcinek granicy nie spełnia kryterium dokładnościowego, wówczas cały ten odcinek kwalifikowany jest jako niespełniający kryterium dokładnościowego. Program w moim przypadku przeanalizował 14 takich odcinków granicznych. Ja w mojej bazie danych zaznaczę te odcinki, które nie spełniają tego kryterium dokładnościowego, to znaczy, których punkty graniczne nie spełniają kryterium dokładnościowego. Posłużę się zapytaniem SQL i zaznaczę te odcinki, które w atrybucie spełnia, mają wartość nie spełnia. Program z 14 analizowanych odcinków zaznaczył 7 o atrybucie nie spełnia, czyli te
odcinki, których punkty graniczne albo których punkt graniczny nie spełnia kryterium dokładnościowego. Mogę teraz te odcinki zaznaczone uwidocznić na mapie kolorem. Daję mapa, zaznaczone obiekty, zmień styl w aktualnej bazie. I teraz te odcinki zaznaczone będą kolorem czerwonym i może zwiększę tutaj grubość na 0,35. Z tych danych zawartych w bazie danych mogę również wygenerować stosowne raporty, mogę wyeksportować te dane do pliku tekstowego, mogą one mi posłużyć do moich dalszych opracowań. Kolorem czerwonym zaznaczone są te odcinki graniczne, których punkty graniczne nie spełniają kryterium dokładnościowego. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.